Świat Harry'ego Pottera jest wielowymiarowy. To nie tylko czary, ciekawe miejsca niedostępne mugolom, czy postacie, jakich nie spotkamy na ulicy. To również fantastyczne stworzenia i zwierzęta, które w końcu doczekały się swojej własnej opowieści. Ponieważ już jutro do kin wchodzi najnowszy film z uniwersum J.K. Rowling, postanowiłam przejrzeć najciekawsze zwierzaki i kreatury, które mogliśmy do tej pory zobaczyć na ekranie w filmach o Harrym Potterze. No to zaczynamy. I solemnly swear that I am up to no good. Czym byłby świat magii bez smoków? Tezy świata Harry'ego Pottera nie wyróżniają się niczym na tle ogólnego wyobrażenia tych drapieżców. Wykluwają się z jaj, raczej nie przepadają za ludźmi i ciężko je oswoić. Smoków nie można hodować, no chyba że mamy do czynienia z turniejem trójmagicznym albo lochami banku Gringota. Włókna z serc smoków są natomiast wykorzystywane przy produkcji różdżek. Bazyliszek to kolejne stworzenie, które również występuje poza uniwersum Rowling. W zależności od wersji wykluwa się albo z kurzego jaja podłożonego ropusze lub wężowi, albo z jaja koguciego pojawiającego się raz na 100 lat. Jest to ogromny, śmiertelnie niebezpieczny wąż. Gdy ofiara spojrzy mu w oczy, umiera natychmiast. Gdy jednak spojrzy pośrednio, na przykład w odbicie w lustrze lub kałuży, zostaje spetryfikowana, czyli uwięziona w swoim nieruchomym ciele. W takim wypadku może pomóc jedynie wywar z mandragory. Nie tylko spojrzenie bazyliszka zabija, również jego jad jest niebezpieczny. Po ukąszeniu życie uratować mogą tylko łzy Feniksa. O tym, jak niebezpieczny jest bazyliszek, doskonale wiedzą pająki, które strasznie się go boją. No i już skoro mowa o pająkach... Why spiders? Why can't they follow the butterflies? Mięsożerne akromantule wywodzą się z Borneo, jednak od dawna jedna z ich kolonii znajduje się w zakazanym lesie przy Hogwarcie, no i wszyscy wiemy, czyja to zasługa. Są to ogromne, ogromne, owłosione pająki i naprawdę chciałabym o nich powiedzieć coś ciekawego, no ale są to ogromne, obleśne, owłosione pająki. Tylko Hagrid jest na tyle szalony i nieprzeciętny, by móc z akromantulą się zaprzyjaźnić. Beard? Is that an actual acromantula? A dead one, I think, sir. Good God. Dear fellow, how ever did you manage to kill it? Kill it? Eldest friend he was. Jeśli już mowa o Hagridzie, pamiętacie Puszka? Ten trzygłowy pies na wzór Cerbera z mitologii greckiej pilnie czegoś strzegł. To on miał chronić kamień filozoficzny. Niestety, Puszek ma jedną słabość. Usypia go muzyka. No ale teraz będzie stworzenie, czy raczej zjawa, no bo wyglądu tej kreatury nie zna nikt. Bogin to tajemnicza postać, która w zależności od tego, z kim się konfrontuje, przybiera kształt z jego koszmarów. Czyli po prostu zmienia się w to, czego człowiek najbardziej się boi. Najłatwiej zwalczyć go zaklęciem Ridiculus i salwą śmiechu. Ciekawa jestem, jakie byłyby wasze boginy. Mój to pewnie tak jak w przypadku Rona, czyli pająk. Warto na chwilę zatrzymać się też przy Nagini. Węże w ogóle mają uprzywilejowaną rolę w filmach o Potterze ze względu na zdolność Voldemorta i Harry'ego do porozumiewania się językiem węży. Nagini nie jest to prawda zwierzęciem fantastycznym, ale zostaje wcielona w świat magii. Jest najwierniejszą towarzyszką Czarnego Pana, niezwykle inteligentną kreaturą, która na dodatek jest jednym z horcruxów Voldemorta. Kto wie, może to fakt, że nosi w sobie część duszy tego, którego imienia nie wolno wymawiać, sprawia, że jest tak wyjątkowo uzdolniona na tle innych zwierzęcych postaci. Tak czy siak odgrywa ogromną rolę w serii o Harrym Potterze. Chochliki kornwalijskie to strasznie denerwujące, psotliwe, piskliwe i wredne stworzonka, które mogliśmy zobaczyć przy okazji jednej z lekcji obrony przed czarną magią. Chochliki są zaskakująco silne, umieją latać i w sumie można porównać je do takich denerwujących owadów, tylko większych i niebieskich. Pochodzą oczywiście z Kornwalii, jednego z angielskich hrabstw. Niezwykle istotny w trzeciej części przygód o Harrym Potterze był Hardodziob, hipogryf, który został skazany na karę śmierci za zaatakowanie młodego Malfoya, który oczywiście zwierzaka drażnił. Hipogryfy jednak, co by nie mówić, są niebezpieczne. Są hybrydą orła i konia, ich przód jest ptasi, a zad i tylne kończyny koni. W sensie do konia należący. Mają więc ogromne, ostre pazury i wielką siłę. Hipogryfy oczywiście latają i to z dużą szybkością. Warto wspomnieć, że stworzenia te łatwo obrazić, są bardzo honorowe i aby móc je dosiąść, należy się im ukłonić i poczekać na powtórzenie gestu. Testral to kolejna latająca kreatura. Trochę przypomina konia, trochę nietoperza.
Po raz pierwszy mogliśmy te strale zobaczyć dopiero w tych dalszych częściach, są bowiem widoczne tylko dla osób, które widziały czyjąś śmierć i zrozumiały, czym ona jest. Trudne. Stworzenia te ciągną w ogwarcie powozy szkolne i są w sumie bardzo życzliwe i słodkie, ponieważ jednak widać je wtedy, kiedy widać, krążą na ich temat złowrogie opowieści. Trochę jak z taką puką z Muminków. I na sam koniec Feniks. Spalający się w podeszłym wieku i odradzający z popiołów piękny ptak o niezwykłych magicznych właściwościach. Jego pióra, podobnie jak włókna smoczych serc, wykorzystywane są do produkcji różdżek. Jego śpiew dodaje odwagi. Jego łzy, jak już wspominałam, mają ogromne właściwości lecznicze. Mieliśmy okazję widzieć jednego tylko Feniksa, ciężko je bowiem oswoić. Taka sztuka może udać się tylko potężnemu czarodziejowi, takiemu jak Albus Dumbledore. Professor! Your bird. There was nothing I could do. Okej, wiem, że miał być już koniec, ale muszę wspomnieć o cudownym kle, najbardziej niemagicznym spośród zwierząt w świecie magii. Kieł to oczywiście psina Hagrida, prawdziwy czworonożny przyjaciel. Okej, then I get Fang. Fine. Just so you know, he's a bloody coward. W sumie, jak się przyjrzeć, to nie za wiele jest tych fantastycznych stworzeń w filmach o Harrym Potterze i muszę wam się przyznać, że dopiero jak robiłam ten przegląd, dotarło do mnie, dlaczego robienie nowego filmu poświęconego właśnie fantastycznym zwierzętom może mieć sens. Trochę nie rozumiem, czemu ten film ma być rozczłonkowany na tyle innych małych, drobniutkich części, ale trudno. Tak czy siak, oglądajcie jak zwykle odcinki Jędrzeja. Ostatnio mówił o serialu Black Mirror, a już niedługo opowie o najzabawniejszych postaciach z filmów Disneya, ponieważ, a w sumie z bajek Disneya, ponieważ zbliża się premiera Vaiany. Tak, i jak zwykle subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie i serdecznie was pozdrawiam. Na razie, trzymajcie się.